Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu i była kandydatka Koalicji Obywatelskiej na urząd prezydenta RP, gościła dziś w regionie. Była między innymi w Krasnogródzie, Sejnach, Puńsku i w Suwałkach. Celem wizyty było wsparcie Rafała Trzaskowskiego, kontrkandydata Andrzeja Dudy, w drugiej turze wyborów prezydenckich. Jak mówiła Kidawa-Błońska, każdy głos w wyborach jest tak samo ważny. Apelujemy do wszystkich Polaków, aby wzięli udział w tych wyborach i uświadomili sobie, że ich głos jest naprawdę bardzo ważny. Głos każdego z państwa ma ogromne znaczenie, bo to państwo zadecydują, jaka będzie Polska, jakim będziemy krajem, czy będziemy cieszyli się naszą kulturą, wolnością, czy będziemy żyli w kraju, gdzie jest szanowana konstytucja, czy będziemy żyli w kraju, w którym każdy znajdzie miejsce dla siebie i będzie mógł realizować swoje pasje. Takim kandydatem na prezydenta, takim prezydentem będzie naszym zdaniem, moim zdaniem, Rafał Trzaskowski. Dlatego apelujemy i prosimy, aby tę niedzielę poświęcić dla Rafała, iść na wybory, zagłosować i cieszyć się ze swoich praw jako obywatela i dokonać dobrego wyboru. Dlatego apelujmy mieszkańców tego regionu, szanowni państwo, ta niedziela jest bardzo ważna, nie zmarnujmy tej szansy. Goszczącej na Suwalszczyźnie wicemarszałek towarzyszyli lokalni i regionalni działacze Platformy Obywatelskiej. Jak stwierdził poseł Robert Tyszkiewicz, Kidawa-Błońska, sprzeciwiając się wyborom, które miały odbyć się 10 maja, dała Polsce szansę na zmianę. Gdyby nie Małgorzata Kidawa-Błońska, nie mielibyśmy tych wyborów. Mamy wszyscy świadomość, wybory odbyłyby się 10 maja i dziś nie byłoby tej wielkiej nadziei na zmianę w Polsce. Ale tę szansę musimy jeszcze wykorzystać. Aby tak się stało, potrzebna jest absolutnie najwyższa mobilizacja. Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, stwierdził, że podczas tych wyborów zadecydujemy też o przyszłości samorządów. Zadecydujemy o przyszłości, tak jak pani marszałek powiedziała, Polski, ale zadecydujemy też o przyszłości naszych małych ojczyzn. Zadecydujemy o przyszłości Suwałk, gmin, które leżą pod Suwałkiem, na przykład Filipowa, do którego za chwilę jadę, bo samorządy, jeżeli nie będziemy mieli silnego prezydenta, są bardzo mocno zagrożone. Tak naprawdę ostatnie lata pokazały, a szczególnie ostatni rok, że należymy do grupy wrogów tego rządu. To jest oczywiście nieprawda, ale tak jesteśmy postrzegani.